Witam Was wszystkich, kochani, na bardzo wyjątkowym wywiadzie na luzie, ponieważ... Zresztą dowiecie się sami. Dzisiaj moim Waszym gościem jest Nikolina Knazewicz, rozgrywająca naszej drużyny. Także zaczynamy. Let's start. Zaczynamy. Dobry dan. Molinta dojdziesz na interwiu. Przywitałem się oczywiście z Nikoliną i zaprosiłem na wywiad, a teraz spytam się, jak się czuje w Elblągu. Kako se osećaš u Elblągu? Prvo hvala na pitanju, hvala što ste me pozvali. Srećna sam što prvi intervju baš vodim sa vama večeras. Kako se osjećam u Elblągu? Pa ovdje mi je fino i dobro sam se snašla i dobra je atmosfera i srećna sam što je moj sljedeći korak u rukometnoj karijeri bio baš ovdje i nadam se da ste i vi srećni sa mnom i da nas čekaju dobre stvari. Ok, a teraz dla vas niespodzianka, mamy tłumacza, którym jest, uwaga, może nam się przedstawi sam. No, dzień dobry, witam wszystkich, jestem Tatiana Trubowicz. Dobrze Wam znana Tatiana, witam Cię Tatiana, także możesz tłumaczyć. Nikolina powiedziała, że się dobrze czuję, że jest szczęśliwa, że pierwszy wywiad oddaję Wam. I mówi, że dobrze się czuję w Elblągu, że ogólnie, że fajnie się czuję. One more in Serbian. Malo smo rozgawarali na srpskim, a sada da przejdziemy na polski i srpski. Okej. Tak jak powiedziałem teraz już Nikolinie, że kończymy z moim serbskim, chociaż pewnie nie zbyt dobre, natomiast łatwiej będzie mi mówić po polsku. Natomiast już Tatiana będzie tłumaczyła z serbskiego na polski, tak żebyście wy też widzieli, o czym Nikolina mówi. Także kiedy, gdzie i jak zaczęła się twoja przygoda z piłką ręczną? Kada, gdzie i kada si poczęła da igrasz rukomet? Da, rukomet sam počela da igram naravno u svojoj zemlji, u Crnoj Gori. To je bila ta 2012. godina definitivno jedna, nego najbolja i najveća godina što se tiče rukometa u našoj zemlji, jer to je bila godina olimpijskog srebra, evropskog zlata, Lige šampiona. Tako da to je bila godina koja se pamti i koja se prepričava i dan danas. To je bio baš veliki motiv za nas mlade curice u tom periodu da osjetimo sve ono što su osjetile tad te igračice i te zvijezde koje su bile u tom periodu. Tako da ta 2012. godina, tad je sve počelo. Ja sam, kao i sve moje koleginice, tad poželjela da se nađem na tom terenu i u tom sastavu među njima. Tako da ta 2012. godina, od nje je sve počelo što se rukometa tiče. S decidovanjem to bil najlepši rok v piłce ręcznej v Czarnogórę, očevišće, že olimpijski medal miały. Europejski też, Ligę Mistrzów, no oczywiście Budućność nie miała bardzo dobry rok. No i zdecydowanie ten 2012 rok był taki, gdzie dużo dziewczyn się zdecydowało zacząć trenować piłkę ręcznej. Tak samo była sytuacja z Nikoliną, że chciała poczuć no to, co w tych momentach czuły zawodniczki, które grały w Budućność, nie? Dlaczego zdecydowała się na grę dla startu i przeprowadzkę z Rumunii? Rozumiem. Zašto sam odlučila da dođem ovdje, jel tako, poslije Rumunije? Tako je. Pa nakon tog završetka dvogodišnjeg ugovora sa Rumunijom, razgovarala sam naravno sa svojim menadžerom da vidimo koji je to sljedeći korak i šta je to najbolje za mene. Zato što sam mlad igrač i naravno želim što više da igram i da stičem iskustvo. On je već imao saradnju sa ovim klubom, ima iskustva sa ovim ljudima ovdje i rekao je da je to najbolja solucija za mene. Ja sam ga naravno poslušala, za sad nisam se pokajala, za sad je sve kako treba, nadam se da ćemo zajedno ostvariti neke zajedničke ciljeve i da ćemo
pobjeđivati sljedeće utakmice? Decyzja, którą podejmowała razem z menadżerem, bo ona jest młoda zawodniczka i potrzebowała takiego większego może być doświadczenia, żeby się nauczyć oczywiście lepiej grać piłkę ręczną, bo nasz mamy wspólnego menadżera, który już wcześniej pracował z Elblągiem. No i razem podejmowali tą decyzję, żeby przyszła do startu, bo i się skończył kontrakt z rumuńskim zespołem. No i ma nadzieję, że, no powiedziała ogólnie, że się cieszy, że jest tu i ma nadzieję, że jakie większe cele będzie, Boże, brakuje mi słowa. In English? No, ogólnie, że zaczną wygrywać to, co mają wygrywać i że będzie fajnie, nie? Skoro wiemy, jak się czujesz w Elblągu, to powiedz nam, co najbardziej podoba się tobie w naszym mieście. Poznaję, jak się osiecieszył Elblągu, każdy im sztat się najwyższe sviđa u njihom gradu. Pa, to je definitivno stare mjesto. To je definitivno ovaj dio grada u kojem se sad nalazimo. Pa ne znam što bih rekla, iskreno, prija mi ta atmosfera, ljudi su okej. Šta da kažem, sviđa mi se grad što se toga tiče, ima finih stvari koje ovdje mogu da se vide. S decidovanjem to je starovka. No, mówi, że fajnie się czuje, że ta strołka fajnie wygląda i ogólnie mówi, że jesteście bardzo miły ludzie. Ja mogę potwierdzić to samo. Dziękujemy. No i tyle. Ogólnie starówka jest takie najpiękniejsze miasto w... No i pewnie kafelek. No. Kafelek. No. Czy jest coś, co się zaskoczyło w Polsce? Da li te nešto pozitivno ili negativno? Pozitivno, što se pozitivnih stvari tiče, nisam puno toga znala o poljskoj ligi i kako stoje stvari ovdje. Nisam imala priliku da pratim ligu i da znam kakve su ekipe, tako da iznenadilo me to što je stvarno sve na profesionalnom nivou, što je liga dobra, što ima mnogo utakmica, imam prostora da napredujem, tako da sa te strane stvarno samo mogu da kažem riječi hvale. A s negativnih stvari, do sad nisam imala neprijatnu situaciju i neku stvar da nisam mogla da riješim, tako da vidjet ćemo do kraja sezone kako će to biti, ali za sad stvarno samo pozitivne stvari. Przed potpisivanjem kontraktu z Elblągiem nije mjela žadne informacije na temat ligi, jako ne vygląda ta liga, če je mocna, če nije. No i faktycznie była pozytywnie zaskoczona, że mamy taką mocną ligę, że jest podejście tak profesjonalne, powiedzmy, że jest dużo meczów do rozegrania i no i tyle. A negatywnych rzeczy nie było jeszcze, nie spotkała się z negatywnymi rzeczami. Jak porównasz ligę czarnogórską i polską? Aha, do poredim ligę crnogorską i polską. To ne može da se uporedi definitivno za to što se tiče crnogorske lige. To je teško pitanje. Zato što je to liga u kojoj možeš da napreduješ i možeš da napraviš svoje prve korake. Tu do 18. godine je sasvim ok, zato što ti imaš dobre trenere. Ja sam imala tu sreću da imam dobre trenere i dobre ljude koji su radili sa mnom kako i na rukometnom, tako i na životnom planu. I mnogo sam ih zahvalna zbog toga. Tako da do te neke 18. godine ti imaš šansu i da napreduješ i da naučiš mnoge stvari, ali već tamo poslije 18. godine ako se ne priključiš prvom timu i ne igraš Ligu šampiona, većina nas, evo krenut ću od sebe ja i moje koleginice, pronašle smo sreću neđe dalje i otišle od kuće zato što nema toliko puno ekipa i nemaš toliko
dovoljno prostora da, da napraviš korak dalje u svojoj karijeri. A što se Poljske tiče, ovaj, to ne može da se uporedi, jer ođe, kao što sam i rekla, na profesionalnom nivou, mnogo utakmica, ozbiljne ekipe, tako da, da to stvarno ne mogu, nažalost, da uporedim. Voljela bih da je u mojoj zemlji tako, ali možda jednog dana bude. Niestety bardzo, bardzo jest przykro, że nie może porównać swoją ligę z polską, oczywiście, bo Czarnogórska Liga jest dobra tylko dla zawodniczek do 18 lat, bo jeżeli potem już nie zagrają, powiedzmy, w Ligie Mistrzów, no to, to niestety potem już się traci tylko czas, nie? Bo po prostu w Polsce jest inne podejście do wszystkiego. No i, no i przykro, że nie może porównać tego. Inne są, tak? No bo nasze kluby mniej grają w Lidze Mistrzyń, tak? Czy w europejskich pucharach niż, niż ten. No i też inna siła nabywcza jest też jakby, tak? Tych klubów do naszych porównując. Więc tylko też tak ciężko, nie? No ale... A coś, coś jeszcze o polskich klubach mówiła? No, Polski powiedziała tylko, że jest inne podejście, ogólnie, że jest profesjonalny poziom wszystkiego, że są, no, że są dobre kluby, że no, po prostu jest inny poziom grania. Mocniejsza jest liga, więcej zespołów jest i dlatego nie może porównać tego, bo faktycznie w Czarnogórze jest jeden zespół, który jest na takim poważnym poziomie, tak, oczywiście. No i tyle. W Rumunii grałaś między innymi z numerem 2 w starcie z 20. Czy numer na koszulce ma dla ciebie jakieś znaczenie? Da, za broj na dresu. Tako je. Da, da li to ima nekog? Pa naravno da ima ovaj broj veliko neko značenje za mene, ali ovaj, otkriću vam nešto, neću sve. Kad sam prvi potpisala svoj prvi profesionalni ugovor sa ženskim rukometnim klubom Budućnost, pozvala sam svog prvog trenera kojem dugujem veliku zahvalnost ovaj, svemu što me naučila. Tako da sam mislila da će ona da mi donese sreću i da ovaj, ona izabere baš taj broj koji ću ja da nosim na svojim leđima. Tako da ona izabrala 20, isto tako ja sam 2000. godište. I ovaj, ja sa te neke familijarne i emotivne strane to ću već ostaviti za sebe, ali vjerovatno svi ovaj, imaju svoju neku priču za svoj neki broj i ima mnogo tu nekih stvari, tako da u suštini prvo nešto što je bilo to je da moj trener izabere taj broj će da ostane i eto, to je to u suštini. No, každa zavodnička tam jak ješ, može ješće raz, przepraszam. Każda zawodniczka z swoim numerem ma jaką historię, dlaczego go wybrała. Z prywatnej strony to Nikulina zostawia dla siebie, ale zdecydowanie wybrała numer 20, bo jak podpisywała pierwszy swój profesjonalny kontrakt, zadzwoniła do swojej trenerki, do której ma dużo podziękowania za wszystko, co ją nauczyła na temat piłki ręcznej i poprosiła ją, żeby jej pomogła, żeby wybrać numer, nie? Który będzie miała na koszulce i, no i tak podejmowała tę decyzję, że to będzie numer 20. Nie wiem, czy jeszcze mam coś powiedzieć, chyba to jest tylko to. Isto sam 2000. godište, ne znam, no i jest 2002? No, 2000. A 2000 jest rocznik, także to też jest. Okej. Przepraszam. Spokojnie, tati. Nie ma problemu. Powiem ci, że i tak sporo rozumiem z tego, co ona mówi, więc nie jest tak źle jeszcze z moim serbskim, o ile w ogóle. No, jest biegło. Jak sobie radzisz tak daleko od domu? A, daleko od domu. Daleko od kuće, ja. Da. Koliko je teško ili kako? Kako se snalaziš tako daleko od kuće, da. Da, pa ovo mi je već treća sezona van kuće. Tako da ne možeš ti nikad toliko dovoljno da se pripremiš za nešto jer uvijek će da ti nedostaje ta kuća, uvijek će da ti nedostaje porodica, tvoje društvo,
tvoj način života, ali ovaj, dok imam podršku od svojih najmilijih i oni su, znam da je njima mnogo teže nego meni, ali dok imam njihovu podršku i dok su oni srećni i znaju da sam ja srećna i da radim ono što volim, tako da, da ovaj, to me podiže. Dođe i tih nekih mojih ludih 5 minuta i bude mi teško, ali u suštini ovaj, znam zašto sam došla, znam koji mi je cilj i ovaj, težim ka tome. Tako da ovaj, to je to u suštini, bitno mi je samo da su oni kući srećni i da me podržavaju, a ja ću kući doći kad se sve ovo završi. To je jej trzeci sezon za granicą. No oczywiście, że żadna z nas, która gra daleko od swojego domu, swojego kraju, że nie może się przygotować do tego, co ją czeka. Ważne jest, że ma wsparcie od rodziny. Oczywiście, że tęskni, ale bardzo jest ważne, że ma wsparcie, że oni są szczęśliwi, zdrowi. I to jest jakaś motywacja dla nas, że my tam, gdzie jesteśmy, musimy się no, trzymać i patrzeć na ten cel, który postawiłyśmy dla siebie. No ciężko, ale czasami są takich 5 naszych minutach, gdzie te emocje kierują mnie. Ale jakoś dajemy radę, bo rodzina zawsze jest gdzieś z tyłu, nie? Trzyma nam plecy, powiedzmy. Ale też mogę zdradzić chyba, że ta serbski zaciąg w Polsce trzyma się razem. Mowa oczywiście o tobie i tati między innymi, ale też myślę, że często jest tak, że właśnie zawodniczki z tego samego kraju starają się gdzieś tam w miarę blisko, przebywając się, tak trzymać ze sobą. Każda semija, to każdy mój gracz, co jest mu polskiej i Srbije, ma da ću da ga ispravim sad za sekundu, da se nekako držimo zajedno i da no prosto pokušavamo na kao. Naši smo, čovječ. No, mi zawsze mówimy, że jesteśmy nasi, że po prostu zawodniczki. No, my mamy trochę inny charakter niż wy, powiedzmy. No i jakoś nas łącza ta krew. No, powiedzmy, Nikolina jest z Czarnogóry, ja jestem z Serbii, ale to jest balkańska krew, ja wiem, która po prostu jest ta sama. Tak. Także oczywiście, że zawsze jest tam jakiś kontakt. No, oczywiście, że czas nam nie pozwala, żebyśmy się spotykały, nie wiem jak. Ale przez, powiedzmy, tam, nie wiem, Instagrama, Facebooka, że zawsze jest jakiś kontakt, czy która z nas potrzebuje jaką pomoc, to zawsze jesteśmy tu oczywiście. Jak nie ma meczy i treningów, jak spędzasz czas wolny? Kiedy nie masz utakmicy ili trening, jak uprowadzisz swoje slobodne vreme? Pa iskrena da budem... Pokušavam svaki svoj slobodan trenutak da iskoristim tako što ću da odmorim, zato što je tempo baš jak, imamo mnogo treninga i ovaj, utakmica. Ima još mnogo mjesta koje imam da obiđem u Poljskoj i mislim da je Poljska stvarno jedna lijepa država. Ovaj, nisam toliko puno obišla, ali ovaj, sad za sad kako tek u stvari ovu polusezonu, za sad ovaj, stvarno koristim svaki slobodan trenutak da se oporavim i da se spremim za sljedeći ovaj, trening i sljedeću utakmicu. Niestety, bo oczywiście, że jest dużo trenowania i dużo jest grania, to nie ma za bardzo dużo czasu, żeby no, popatrzyła tam, bo mówię, że Polska jest piękny kraj, ale że nie ma za bardzo czasu, żeby tam zobaczyła coś. No ogólnie każdy moment, każdą chwilę, którą mam wolną, próbuję odpocząć, żeby była przygotowana na następny trening. No i tyle, odpoczynek. W ostatnich kilku meczach pokazałaś się z bardzo dobrej strony. Co się takiego stało, że zaczęłaś tak dobrze grać? Nekoliko zadnjih utakmica si pokazala u lijepom svetlu. Šta se desilo da si počela da igraš tako dobro?
Ne znam. Nje vjem, ja. Pa fokusiram se na to da bitno je, ali u suštini nije mi bitno da li ću početi utakmicu uće 25. minutu, 35. minutu, samo da iskoristim taj moment i to vrijeme kad trener treba mene i kad ja dobijem tih svojih 5 minuta. Tako da sigurna sam da pripremam sebe da dam svoj maksimum, da opravdam njegovo vjerovanje i da odigram najbolje što mogu. Tako da mislim da u suštini svi pristupamo tako u utakmici. Tako da jednostavno nadam se da će se taj dobar period nastaviti i drago mi je što oni to vide. Jest szczęśliwa, że zauważyłyście, że fajnie zaczęła grać. No oczywiście, że jest fokus na tym, żeby się pokazać najlepiej, co może, żeby zagrała fajnie i w ogóle ją nie interesuje i nie jest skoncentrowana na to, czy zacznie mecz, czy ją trener puści w 25 minucie, czy 35. Jest ważne, żeby pomogła zespołowi, żeby dobrze zagrała, także jest wdzięczna na każdą chwilę, którą spędzi na boisku i ma nadzieję, że tak kontynuuje, nie? Sprawdźmy teraz, jak znasz wymowę nazwisk koleżanek, jakbyś mogła powtarzać za mną. Pokuszę cię da, no probacie te Davide kako, dalej znasz prezimena swoich saigračica i ponavljaj za nim. Dobrze. Stapurewicz, Stapurewicz. Kostuch, Kostuch. Szczepanik, Szczepanik. Ciączka, Ciączka. Knerzewicz. 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 Dobrze. Okej, dobra. Ja. Mecz z Ruchem wygrany. Ważne 3 punkty, ale znów trafiły wam się przestoje. Pobiedzie na utakmicu sa Ruhom, važna 3 poena, ali opet ste imali moment da vam nije išlo. Da, imamo te neke oscilacije u posljednjih 2-3 utakmice. Počnemo dobru utakmicu i imamo fokus i energije dobre i onda nagli pad. I to se ne dešava kod jedne, dvije, tri igračice, nego bukvalno svi smo svi sudjelujemo u to. Pokušat ćemo sad kroz treninge vježbamo to sve i radimo da imamo neki dobar kontinuitet. Malo je teže zato što Marta nije bila u posljednje vrijeme sa nama, zato što je ona opet starija, ima više iskustva i ona je ta koja nam na terenu nekako da tu pozitivnu energiju i vidi kad nešto ne ide dobro, da kaže stanite i idemo sad iz početka. Stvarno nam dosta znači njeno iskustvo i kad je ona tu. Mi smo još i mlađe i sve smo u tim godinama sličnim, tako da vježbamo, radimo, fokusiramo se na te neke stvari na kojima pravimo greške, tako da nadam se da ćemo kroz sljedeći meč i u sljedećem periodu sve to da popravimo. Tak, w ostatnich 3 meczach się wydarzyło, że mają taki moment, że nie trafiają albo że coś tam się dzieje. Fajnie zaczynają mecz, ale no, ten moment się zdarza. Oczywiście, że energia jest tu, fokus jest na grze, ale fakt jest, że Marty Gęgę brakowało, że jej doświadczenie dużo im daje, bo jest doświadczona zawodniczka, wie kiedy ma powiedzieć, że mają stać, że znowu mają zacząć grać, no i tego trochę brakowało. No i starają się przez treningi, żeby poprawić po prostu, żeby nie było takiego momentu na meczach, że nie trafiają. No po prostu, żeby poprawić te błędy, które się zdarzają, oczywiście wszyscy wiemy, nie? Piotrkowia, właśnie tati. Dzień. Tak, właśnie. W najbliższy weekend. One mają ze sobą porażkę z Gniezdem. Wy macie porażkę z Gniezdem.
Mamy oczywiście nadzieję, że będzie walka o pełną pulę i 3 punkty dla startu i obędzie się bez takiej wpadki jak w pierwszej rundzie. Da. Tak. Ja się tylko uśmiechnę trochę, ale dobra. U najbliższym weekendu igrate sa Petrokovijom. Mi smo izgubili ovaj vikend od Gnjezna, vi imate isto izgubljenu utakmicu sa njima. Biće naravno borba za tri poena. I nadaju se da će biti bez onoga što se desilo u prvoj rundi. Da. Pa nikog vidimo svi da svi igraju dobar rukomet i da ni jednu utakmicu ne možeš da uđeš sa mišlju ili bilo čim da ćeš da dobiješ 100% za to što i neke ekipe koje imaju manji broj bodova i dobijaju najbolje i obrnuto, tako da svi igraju dobar rukomet, kao što sam rekla, liga je dobra i uvijek ima iznenađenja. Smatram da ako uđemo maksimalno u utakmicu i budemo dali svoj maksimum, dobru energiju i sve, da neće biti nikakvih problema. Naravno, bit će to velika borba. Nadam se da ćemo da vas dobijemo. Bit će to velika borba i stvarno neka bolji pobijedi. Sigurno nas čeka jedna dobra i zanimljiva utakmica do konca. Fakt je, že je mocna liga i že za zespole, które są na tabeli niżej, powiedzmy, że wygrywają z zespolami, które są wyżej. Każdy mecz jest ciężki i wie, że każdy zespół jest dobry i że po prostu nie możesz zacząć mecz, nie możesz iść na mecz i być pewny, że wygrasz, że się musisz starać i popełnić mniej błędów. I ma nadzieję, że wie, że będzie fajny mecz, że zaprasza wszystkich do oglądania. No ja też zapraszam, bo wiem, że będzie dobre oglądanie piłki ręcznej. One się postarają, żeby wygrać 3 punkty. My się postaramy, żeby 3 punkty zostały u nas, także zapraszamy. No, ona powiedziała, że jesteśmy dobry zespół, także zapraszamy na mecz. Oczywiście. Okej, now we have for first questions. Okay. Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola. Okay. Zero. Na treningu ręczna czy nożna? Ręczna. Okay. Okay. Wakacje w Polsce czy za granicą? Holidays in Poland or in Serbia or other country? Kući, domu. Holiday, domu. Okay. Definitely. Kot czy pies? Cat or dog? Dog. Okay. You have dog? Yeah, I have a lot of dog. Także jak widzicie, udało nam się przebrnąć przez ten wywiad. Mam nadzieję, że Nikolina bardzo się zadowolona tego, że chyba to był jej pierwszy wywiad w Polsce, kiedy udzielała w języku swoim ojczystym. Tobie, Tatiana, również serdecznie dziękujemy za pomoc, nieocenioną już po raz kolejny. Możesz tam tutaj przetłumaczyć za chwileczkę. Za chwileczkę też Nikolina dokona właściwie tylko symbolicznego losowania ostatniej zawodniczki na wywiad, ale jeszcze wpierw pozwolimy, żeby Tatiana przetłumaczyła, co powiedziałem. Jeszcze raz musisz mi powiedzieć, bo tak się zepsuje. Że wywiad, chyba to był jej pierwszy wywiad w jej języku ojczystym w Polsce. Tak, ja muszę tylko przeprosić wszystkich, którzy będą oglądać to, bo mój polski oczywiście nie jest taki perfekcyjny i jeżeli robiłam jakieś błędy, to przepraszam was bardzo, ale bardzo się starałam, żeby przetłumaczyć, bo dużo słów było, które inaczej bym powiedziała po polsku, inaczej po serbsku. No przepraszam, jeżeli robiłam jakieś błędy takie. Nie masz co radzić, przepraszać, nam jest niezmiernie miło, że nam pomogłaś. Ja dziękuję zawsze, bardzo, zawsze. Tati. Nie ma za co. Ale ty puno. Nie ma na czemu serce. Dobra, tylko jeszcze jej podziękuj, że i mam nadzieję, że ona się cieszy, że udało trochę po serbsku mi się powiedzieć i że mogła w swoim języku ojczystym odpowiadać. Możesz jeszcze raz?
No dobra, że mam nadzieję, że mój serbski ten na początku był ok, że było o tyle też łatwiej, że mogło właśnie w swoim języku ojczystym odpowiadać. Nada se da je njegov srpski na početku bio dobar i nada se da si, da si srećan što si je to mogla da, da odgovaraš na, na svom jeziku na, na ova pitanja. Bardzo dobrze. And now it's only one. So 73. Następna będzie, uwaga, niespodzianka. Julian Żużu Costa Pereira. Także Żużu, widzimy się na następnym wywiadzie. Dziękuję. Żuki, tak. Także dziękuję, Nikolina, i wszystko. Bardzo. Cześć.